Survival to sztuka przetrwania w sytuacji ekstremalnej. Umiejętność radzenia sobie w obliczu nagłego niebezpieczeństwa, które może pojawić się wszędzie. Ten film może ci się przydać bardziej niż umiejętność rozpalania ognia. Ja w swojej karierze toksykologa widziałem wielu ludzi w waszym wieku, którzy używali narkotyków, używali dopalaczy, używali różnych substancji psychoaktywnych. Niestety, część z tych osób już nie żyje. Nasi pacjenci szarpią się, łapią nas za ubrania, także krawat jest pierwszą rzeczą, którą zdejmujemy, idąc do pracy, czy to w SOR-ze, czy na oddziale. Najbardziej boimy się tych momentów, kiedy przywieziony jest pacjent, o którym nic nie wiemy. To jest chory nie tylko pod wpływem narkotyków, dopalaczy czy alkoholu, ale to jest też często chory z urazem. Taki chory nieprzytomny wymaga kompleksowej oceny, nie tylko toksykologa, ale wymaga wykonania tomografii, oceny chirurga, czasami chirurgów z różnych specjalności. Tych substancji, które są stosowane i sprzedawane jako dopalacze, jest niezmiernie dużo. Nie jesteśmy przygotowani na to, żeby każdą substancję identyfikować. Czasami wiadomo z opakowania, jaka to może być substancja, jednakże prawda jest taka, że w podobnym opakowaniu tego samego dopalacza często znajdują się zupełnie różne składniki. Czas, jaki jest potrzebny na oznaczenie jednej nowej substancji, to jest około 6 tygodni. Wyobraźcie sobie, jeśli dwie nowe substancje wchodzą na rynek europejski tygodniowo, ilu ekspertów musiałoby się zajmować dopalaczami? Dlatego zawsze jest ryzyko u pacjenta, który trafia do szpitala, że nie będzie stwierdzone, czym jest zatruty, a tym samym leczenie choroby, która nie wiadomo, czym jest spowodowana, jest dużo trudniejsze niż choroby, o której wiemy. A to, co jest w dopalaczach, tego ani my nie wiemy, ani nasze laboratorium nie stwierdzi, ani wy nie wiecie i gwarantuję, że ci, którzy to sprzedają, również nie wiedzą. Tutaj mamy przykład takiego domowego laboratorium, ale wyobraźcie sobie, że te substancje są produkowane na skalę masową. Jednokrotnie znajdowaliśmy kilka betoniarek, w których były mieszane te substancje. Zdarzają się przypadki, że w narkotykach znajduje się zdrobnioną jarzyniówkę, tynk zdarty ze ściany. Marihuana nasączana jest różnymi substancjami, czyli będą to środki ochrony roślin. Zdarzały się również przypadki, że w składzie były substancje, które służyły jako trutki na szczury. Dilerzy nie sprzedają czystego towaru. Oni chcą zarobić, w związku z tym działka amfetaminy czystej jest dzielona w taki sposób, że tam są dodawane różnego rodzaju środki, paracetamol będący lekiem, czasem opiłki szkła po to, żeby podrażnić nos, czasem lidokaina właśnie, żeby miało się wrażenie w pierwszym momencie wciągania, że towar jest super. A ten towar często zawiera zupełnie inne rzeczy niż to, czego oczekujecie. Myślicie, że kupujecie amfetaminę.
amfetamina wychodząca z laboratorium. Nierzadko ma 30%. Działka dealerska była zatrzymana i przebadana w ostatniej fazie. Najlepsza, jaka była, to miała 5%. Reszta to było poniżej 5%. Gdy wydajecie pieniądze na coś, co ma się stać przyjemnością, czyli kupujecie jakieś tabletki, jakieś zioło, jakąś trawkę, jakiś proszek, to liczycie na to, że będzie po tym fajnie, przyjemnie, że będzie jakiś odjazd, że potem no, ta faza zejściowa będzie łagodna. Tak wcale nie jest, nie liczcie na to, bo gdyby tak było, że tak jest zawsze super, to my nie mielibyśmy pracy, a my mamy pracę codziennie. Mieliśmy 17-latka, który po dopalaczu miał zawał. Mieliśmy gimnazjalistów, którzy byli pod wpływem dopalaczy pomiędzy pierwszym a drugim dniem egzaminu gimnazjalnego. I w zasadzie no, jest to albo rok, albo wiele miesięcy z życia wyjętych, bo egzaminu nie da się zdać pod wpływem narkotyków czy pod wpływem dopalaczy. Kiedy mówimy o narkotykach i dopalaczach, musimy powiedzieć o pigułce gwałtu. Wiecie, że jest to rodzaj substancji, która może być dodana w sposób nieświadomy dla używającego. To nie jest jedna substancja. Tych substancji jest wiele. Może to być substancja w tabletce, może to być substancja w płynie połączona z alkoholem, z innymi narkotykami. Prowadzi do tego, iż łatwo dokonać czy gwałtu, czy rabunku na osobie, która jest poddana działaniu substancji. Miałem zadanie dorzucać ludziom dragi do drinku. Działaliśmy we dwóch. Wystarczyło kiwnięcie jedno i szliśmy do baru. Jeden sobie stawał z jednej strony, jakby tylko chciał normalnie zamówić. Samuel zagadywał jedną osobę i dosłownie to jest ułamek sekundy. Nawet najzwyklejsze zapytanie o godzinę jest tutaj pewnym takim momentem, kiedy osoba odwraca wzrok od tego swojego napoju. W tym czasie drugi wrzucał tabletkę do drinka, soku tudzież piwa. Tak naprawdę nie byłem świadomy, jak to można łatwo zrobić. Nikt się nie zorientował. Nikt nie zwrócił uwagi. Tak naprawdę był to słodzik, ale to mogło być cokolwiek. Moim zdaniem, jeśli ktoś idzie do klubu i nawet idzie do tego zwykłego baru, żeby coś zamówić, to powinien wziąć pod uwagę, żeby iść z kimś zawsze. Kobiety, które trafiają później do szpitala, nie zawsze przyznają się od razu do takich sytuacji. Często boją się, dopiero otwierają się w drugiej, trzeciej dobie hospitalizacji przed psychologiem, a jest to dużo za późno, ponieważ typowe substancje służące jako pigułka gwałtu znikają z krwi po kilku, góra kilkunastu godzinach i nie sposób je później wykryć. Rzecz, o której chciałem wspomnieć, to także stosowanie powszechnie dostępnych bez recepty leków. Jedną z takich substancji jest dekstrometorfan. Niestety również duża część młodzieży zażywa tę substancję. To jest także droga do narkomanii. Alkohol, który jest wszędzie dostępny, również tutaj, gdzie się spotykamy, to jest zabójca numer jeden polskiego społeczeństwa. Jeśli to jest alkohol bez akcyzy, często jest zanieczyszczony alkoholem niespożywczym. Ale również super wódka, najlepsza, jeśli jest pita w sposób ryzykowny, na przykład dochodzi do zakładu, że ktoś wypije pół litra czy 0,7 wódki. Ci ludzie do nas trafiają w stanie agonalnym. Tych ludzi nie da się już uratować. Jeżeli ktoś z waszych kolegów jest w takiej sytuacji, że zażył substancji i zachowuje się dziwnie, dziwacznie, nieadekwatnie do tego, co normalnie prezentuje, to może w pewnym momencie to zagrażać jego życiu. Jeśli widzicie, że ktoś się przewraca, ktoś leży, ktoś wymiotuje, zawsze lepiej wezwać pomoc, czyli pogotowie, wcześniej niż później, dlatego że niektóre substancje, jeśli o krok, o minutę opóźnimy się z wezwaniem pomocy, mogą zabić. To wy jesteście szczurami doświadczalnymi. To na was testowane są te substancje. Dealer nie wie, jak substancja działa i co dokładnie się w niej znajduje. Dla niego liczy się tylko zysk. Nie jest ważne wasze zdrowie, wasze życie.